Od kilku tygodni studiujemy na tym miejscu zagadnienie nabożeństwa. Dwa tygodnie temu w czasie kazania podzieliłem się informacją, że na próżno byłoby szukać słowa nabożeństwo w tłumaczeniu Pisma Świętego, które mamy, które jest najpowszechniejsze na tym miejscu. Słowo nabożeństwo praktycznie nie występuje. Ale dwa tygodnie temu, kiedy studiowaliśmy po raz pierwszy zagadnienie nabożeństwa, kiedy miałem kazanie na ten temat, zwróciliśmy uwagę, że słowo nabożeństwo jest technicznym określeniem pewnej okoliczności, okazji, w której ludzie wierzący zbierają się po to, aby społecznie oddawać chwałę Bogu. I praktycznie w większości miejsc w Piśmie Świętym, kiedy występuje pojęcie, które my określilibyśmy słowem nabożeństwo, jest ono opisane innym określeniem, określeniem oddawanie chwały. Bowiem celem nabożeństwa, głównym celem nabożeństwa jest oddawanie chwały Bogu. I wielokrotnie pojawiało się i na pewno będzie się pojawiało w dalszym ciągu pytanie, w jaki sposób oddawać chwałę Bogu. Nawet w tym tygodniu, dzisiaj, studiując lekcję na tym miejscu, padło pytanie, czy jest coś takiego w naszym nabożeństwie, co moglibyśmy zmienić, żeby nabożeństwo było znaczące, żeby chwała, którą oddajemy Bogu w czasie nabożeństwa, była lepiej oddawana. A więc często, kiedy mówimy o oddawaniu chwały, o nabożeństwie, pojawiają się pytanie, jak? Ale dzisiaj chciałbym na tym miejscu rozpocząć studium, którego celem będzie odpowiedź na inne pytanie, kto? Kiedy mówimy o nabożeństwie, często pojawia się pytanie, jak? Jakie nabożeństwo? Jaka forma nabożeństwa? Jak robić to, tamto? Jak śpiewać? Ale dla kogo my to robimy? Możemy odpowiedzieć, no odpowiedź jest oczywista. Robimy to dla Boga. A kim jest Bóg? Kim jest Bóg, dla którego mamy nabożeństwo? Kim jest Bóg, ta istota, która jako jedyna jest godna naszej chwały. W czasie kilku kolejnych nabożeństw chciałbym w czasie kazania studiować z wami Pismo Święte po to, abyśmy lepiej zrozumieli na jego podstawie, na podstawie Pisma Świętego, kim jest Bóg, w którego wierzymy. Można powiedzieć, to jest strata czasu, abyśmy w gronie ludzi wierzących, w gronie osób, które uczęszczają regularnie do kościoła, odpowiadali sobie na tak podstawowe pytanie, kim jest Bóg? Ale czy to jest takie oczywiste odpowiedź na to pytanie? Czy kiedy siedzimy dzisiaj na tym miejscu, kilkadziesiąt osób zgromadzonych w tym kościele, czy wszyscy mamy jednakowe wyobrażenie tego, kim jest Bóg? A wiem, że w ostatnich miesiącach w naszym zborze pojawiły się różnego rodzaju materiały na temat właśnie zrozumienia Boga, zrozumienia tego, jaka jest natura Boga, kto stanowi istotę boską. Tak się źle składa i czuję się pokrzywdzony w pewien sposób, bo te materiały nigdy do mnie nie docierają. Zawsze gdzieś tam się dowiaduję od kogoś, że były tu, były tam. Ja nigdy nie mogę ich przeczytać. Bardzo bym chciał, nie zapominajcie o mnie. Ale między innymi z tego względu, że generalnie w naszym kościele na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w naszym zborze, jak gdyby ożyła kwestia poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg? Jaka jest natura Boża? Pomyślałem, że może dobrze by było, abyśmy spędzili kilka tygodni studiując to, kim jest Bóg. A więc to, co będę robił dzisiaj, to, co będę robił za tydzień i w kolejnych kazaniach, kiedy będę mógł być na tym miejscu, będzie bardziej studium Pisma Świętego niż może typowym kazaniem.
Zachęcam was do tego, abyście być może, jeżeli dzisiaj nie macie, za tydzień przynieśli coś do notowania. Być może pojawią się rzeczy, które będą dla was nowe. Zdaję sobie sprawę, że niektóre stwierdzenia, które padną z tego miejsca, być może będą przeciwne waszemu zrozumieniu. I to w porządku. Ale to, co jest ważne, to nie moje zrozumienie, to nie wasze zrozumienie, jakiekolwiek mamy w punkcie wyjścia dzisiaj. Ale ważne jest to, jaki obraz Boga znajdujemy w Piśmie Świętym. W kogo wierzymy jako Adwentyści Dnia Siódmego? Jak zdefiniowalibyśmy Boga, który jest przedmiotem naszej czci, przedmiotem naszego nabożeństwa? Chciałbym przeczytać pierwszy punkt adwentystycznego wyznania wiary. Znajduje się on na pierwszym miejscu, jako pierwszy z 13 punktów, który katechumeni wyznają przed uroczystością chrztu, kiedy poprzez zanurzenie w wodzie, ten biblijny akt przypominający śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Pana Jezusa, są przyłączani do społeczności Kościoła. I ten pierwszy punkt, który wyznajemy, przyłączając się do społeczności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, brzmi tak. Czy wierzysz w Boga? I następnie jest dwukropek, po którym następuje zdefiniowanie naszego adwentystycznego zrozumienia tego, kim jest bóstwo, kim jest Bóg. Czy wierzysz w Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedność trzech wiecznie współistniejących osób, istot? Jeżeli możecie dzisiaj w tym miejscu odpowiedzieć twierdząco na tak postawione pytanie, tak, wierzę w Boga jako Ojca, Syna i Ducha Świętego i wiem, że są to trzy boskie, współistniejące osoby, istoty, oznacza, że wierzycie w Boga tak jak ja, tak jak naucza i głosi Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Ale prawdopodobnie dzisiaj, kiedy siedzimy na tym miejscu, pojawiają się pytania, zaraz, jak to współistniejących wiecznie osób, a Jezus Chrystus? A co z Duchem Świętym? Czy Duch Święty jest w ogóle istotą, czy jest osobą? W IV wieku naszej ery pojawił się chrześcijański myśliciel, był to Ariusz z Aleksandrii, którego najbardziej znanym stwierdzeniem teologicznym, filozoficznym stwierdzeniem, które doprowadziło nawet do pewnego rozłamu w kościele chrześcijańskim, było zdanie: był czas, kiedy Jezus Chrystus nie istniał. Czy był taki czas, kiedy Jezus Chrystus nie istniał? Czy jako Adwentyści Dnia Siódmego jesteśmy Arianami, którzy wierzą, że Pan Jezus ma pewne boskie cechy, no ale przecież nie jest w pełni Bogiem. No przecież był taki czas, kiedy nie istniał, kiedy został powołany do istnienia. Adwentyści Dnia Siódmego tak nie wierzą i nie głoszą. Nasza zasada wiary, pierwsza zasada mówi, czy wierzysz w Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedność trzech wiecznie współistniejących osób. I kiedy ta pierwsza zasada mówi o wiecznym współistnieniu, mówi o wieczności wstecz i o wieczności w przód. Jak Adwentyści wierzymy, że Ojciec, Syn i Duch Święty to trzy w równym stopniu boskie istoty, istoty, które są w równym stopniu wiecznie istniejące. I ja zdaję sobie sprawę, że być może nie wszyscy dzisiaj na tym miejscu czują się komfortowo z taką zasadą wiary, co nie zmienia faktu, że tak wierzymy i tak nauczamy jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.
Kiedy zatem mówimy o bóstwie, o pojęciu Boga, będziemy w tych kilku spotkaniach, które są przed nami, starali się odpowiedzieć na trzy podstawowe kwestie dotyczące boskości. Pierwsza, co Pismo Święte, bo ono będzie naszym podręcznikiem w tej drodze, w tych poszukiwaniach. Co Pismo Święte tak naprawdę mówi o boskości Jezusa Chrystusa? Drugie pytanie, co Pismo Święte mówi o osobowości i boskości Ducha Świętego? To są dwa podstawowe pytania, z którymi się zawsze spotkamy, kiedy mówimy o bóstwie. Prawdopodobnie każdy z nas miał swego czasu wizytę, kiedy w niedzielne popołudnie ktoś zapukał do naszych drzwi. Myśleliśmy, że to nasz znajomy, który zabłąkał się w tej okolicy, ale okazało się, że są to członkowie organizacji Świadków Jehowy. I jedną z pierwszych rozmów, którą prawdopodobnie mieli z wami, to rozmowa na temat Jezusa Chrystusa, Jego bóstwa, osobowości i boskości Ducha Świętego. Czy czujemy się komfortowo w tych rozmowach? Myślę, i to jest moim celem, abyśmy się bardziej komfortowo poczuli po kilku tygodniach naszego studium na tym miejscu. Ale zdecydowanie jako adwentyści nie jesteśmy arianami. Wierzymy w istnienie trzech boskich, wiecznie współistniejących istot. Ale te trzy pytania, co z boskością Jezusa Chrystusa, co z osobowością Ducha Świętego i co z jednością, z trójjednością tych trzech istot, są pytaniami, na które musimy znaleźć odpowiedź. I tej odpowiedzi będziemy szukali dzisiaj i na kolejnych spotkaniach. Ktoś może powiedzieć, zaraz, ale czy to nie było tak, że adwentyści Dnia Siódmego na początku wierzyli inaczej na temat natury Jezusa Chrystusa, Jego boskości, na temat osobowości i bóstwa Ducha Świętego, że to dopiero później przyjęliśmy naukę, która, no przecież ta nauka jest we wszystkich innych, czasami nazywamy to odstępczych kościołach, a tak w ogóle nauka Trójca Święta w ogóle w Piśmie Świętym nie występuje. I wiecie, często z tego rodzaju stwierdzeniami, które słyszymy, jest tak, że zawierają one pewne ziarno prawdy, przez co są bardziej dla nas przyswajalne, ale okazuje się, że najczęściej nie są one w całości prawdą. To prawda, że słowo Trójca Święta nie występuje w Piśmie Świętym. Ale czy w Piśmie Świętym występuje pojęcie, które opisuje ten techniczny, nazwijmy to, termin Trójca Święta? Bo cóż to takiego Trójca Święta? Trójca Święta to opis Boga występującego w trzech boskich, wiecznie istniejących osobach. A więc szukając odpowiedzi na to pytanie, nie będziemy starali się zobaczyć, czy w Piśmie Świętym występuje słowo Trójca, czy go tam nie ma, tylko czy występuje pojęcie Boga występującego w trzech, w równym stopniu boskich i wiecznie, wstecz i w przód, zawsze istniejących osobach. To będzie przedmiot naszego poszukiwania. Ktoś może powiedzieć, ale zaraz, ta nauka występuje również w pogańskich religiach. Na przykład w religii słowiańskiej, jeżeli wiecie coś na ten temat, występowało tak zwane pojęcie Boga Trygława, a więc Boga Trzygłowego, który miał trzy oblicza, pogańskie bóstwo, które czy przecież nie koresponduje z tym pojęciem Trójca? I niektórzy nasi przyjaciele z innych organizacji religijnych próbują rozmawiać z nami na tej płaszczyźnie, wykazując, że to pojęcie potrójnego Boga, Boga w trzech osobach, występuje w innych religiach pogańskich. Powiedzcie mi taką rzecz, czy każde pojęcie, które występuje w religii pogańskiej, jest złe i niebiblijne, dlatego że tam występuje? Czy znacie system pogański religijny, w którym nie ma pojęcia składania ofiar?
Być może taki jest, ale ja takiego nie znam. W każdej religii pogańskiej występuje jakaś idea składania ofiar. Czy jeżeli tak jest, czy prawidłowym będzie wniosek, skoro składanie ofiar występuje w religiach pogańskich, w związku z tym nie może być Bożego pochodzenia, ktoś coś namieszał w Piśmie Świętym, bo ofiary są w religiach pogańskich. Sam fakt, że występują w religiach pogańskich, nie oznacza, że nie ma czegoś takiego jak prawdziwe składanie ofiar. Pomyślmy o takiej rzeczy. Pan Bóg stworzył świat doskonały. Stworzył Adama, stworzył Ewę. Oni wydali swoje potomstwo. Znamy historię Kaina i Abla i w tym momencie coś zaczyna się ewidentnie dziać z ludzkością. Ludzkość zaczyna zmierzać w dwóch różnych kierunkach. Aż dochodzi do potopu. Kiedy 8 osób odpowiedziało na żarliwe wezwanie Boga do tego, żeby wejść do arki i uniknąć globalnego kataklizmu. Niezależnie, co byśmy na ten temat myśleli, wszyscy, jak jesteśmy na tym miejscu, jesteśmy rodziną. Ja, wy, każda osoba, która siedzi obok was dzisiaj w ławce, jest członkiem waszej rodziny. Pochodzimy od wspólnych rodziców, nie tylko od Adama i Ewy, ale od Noego, jego żony i jego potomków. Czy można się zatem dziwić, że skoro ludzie wyszli z jednego pnia, skoro po potopie, po zniszczeniu całej upadłej ludzkości, Bóg ocalił te 8 osób i one zasiedlają świat na nowo, czy jest to dziwne, że pewne prawdziwe idee na temat Boga, prawdziwe idee na temat tego, jak Mu służyć, znajdują się w religiach pogańskich? Dla mnie nie jest to dziwne, dla mnie jest to logiczne. Dla mnie jest to dowodem prawdziwości historii biblijnej, na którą w Nowym Testamencie powołują się jego autorzy, mówiąc, z jednego pnia wywiódł całą ludzkość. Z jednego pnia została wywiedziona cała ludzkość, z jednego pnia pochodzą wszystkie religie na świecie. W związku z tym, pomimo ich odstępczego wątku, nie dziwmy się, że każda z nich może zawierać zniekształcony co prawda, ale element prawdy, która była na początku. A więc to, że pewne nauki, to, że pojęcie Boga, jedynego Boga występującego w trzech boskich w równym stopniu istotach, które zawsze istniały i zawsze będą istniały, że to pojęcie występuje w kościołach, które moglibyśmy nazwać odstępczymi od niektórych nauk Pisma Świętego, to nie znaczy, że ta nauka, którą głoszą, jest odstępcza. Okay? A pewnego razu jeden z naszych braci na tym miejscu napomniał mnie za pozytywne wyrażenie się natomiast na temat jednej ze społeczności religijnych, która ewidentnie w wielu kwestiach nie głosi biblijnej prawdy. Ja wtedy zapytałem naszego brata, czy miałeś kiedyś możliwość rozmawiania na temat Boga, na temat Jezusa Chrystusa, na temat zbawienia z osobą, która nie miała żadnego wychowania religijnego, żadnego chrześcijańskiego wychowania. Nie chodziła do żadnego kościoła. Rodzice byli ateistami niepraktykującymi. Ta osoba odpowiedziała nie. Moja odpowiedź była, widzisz, gdybyś miał taką rozmowę, zrozumiałbyś, jak wiele zawdzięczamy w naszej misji ewangelizacyjnej nawet tym kościołom, które nie głoszą w pełni Bożej prawdy. Ponieważ kiedy my spotykamy się z osobami, które są zainteresowane Pismem Świętym, zwykle nie musimy ich przekonywać o istnieniu Boga. Dlatego, że one tę wiarę, to przekonanie wyniosły z rodzinnego domu i z kościoła, do którego chodziły. Zwykle te osoby, chociaż nie praktykują tego na co dzień w swoim życiu i chociaż tego ich kościół często nie praktykuje, mają szacunek do Pisma Świętego. Wiedzą, że Pismo jest święte. Mogły go nigdy nie czytać. Mogły go nigdy nie słuchać w swoim kościele, ale wiedzą, że to jest Słowo Boże. Wiedzą, że to jest Pismo Święte. Dlaczego?
Dlatego, że każdej niedzieli, kiedy chodzili do kościoła, widzieli sytuację, kiedy lektor czytający w kościele po zamknięciu mówił: oto Słowo Boże, i często z pocałowaniem odkładał na szacowne miejsce. To jest filozofia, to jest światopogląd, który zapada głęboko w umyśle. Wiele z tych osób, z którymi się spotykamy, chociaż nie święciło sabatu zgodnie z czwartym przykazaniem, ma święte przekonanie, że dekalog jest święty. Ilu z was, którzy są dzisiaj na tym miejscu, rozpoczęło swoją nową drogę wiary, dlatego że ktoś otworzył wam 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej i zaczął czytać czwarte przykazanie? I wasza reakcja była: co? Niemożliwe, nie ma takiego przykazania w Piśmie Świętym. Zobacz sam. Zobacz sam. Wielu ludzi tak zaczęło swoją drogę. A więc było coś w głębi serca, co dało przekonanie o istnieniu Boga, o świętości Pisma Świętego, o wartości 10 przykazań. A więc nie wszystko, co jest w innych społecznościach religijnych, nawet tych, które głoszą wiele niebiblijnych rzeczy, nie wszystko jest złe. Nie potępiajmy wszystkiego w czambuł. Bądźmy wyrozumiali dla ludzi. Znajdźmy coś, co jest płaszczyzną porozumienia, co jest dobre, coś, na czym można budować. A więc pamiętajmy, to, że pewne pojęcia Boga znajdują się w innych pogańskich religiach, niekoniecznie musi oznaczać, że w jakimś zakresie te pojęcia są złe, dlatego że są tam. Tak samo jak składanie ofiar było w Bożej religii, jest do dzisiaj w religiach pogańskich. Dlaczego? Ludzkość pochodzi z wspólnego źródła, z wspólnego pnia. Jak to było z tymi pionierami adwentyzmu? Czy to nie jest tak, że my jako Kościół Adwentystów odstąpiliśmy w naszym zrozumieniu Boga od XIX-wiecznego adwentyzmu? Czy niektórzy liderzy naszego Kościoła na początku nie byli antytrynitariuszami? Byli. Tak samo jak byli osobami, które nie znały czwartego przykazania. Tak samo jak byli osobami, które nie znały naszego poselstwa zdrowia. Tak samo jak byli osobami, które miały inne pojęcie na początku na temat stanu człowieka po śmierci. Wiemy o tym, że Jakub White był bardzo zdecydowanym antytrynitariuszem w pewnym okresie swojego życia. Wiemy, że Joseph Bates, wychodząc ze społeczności, z której wychodził, wniósł do ruchu adwentowego pojęcie antytrynitaryzmu. Wiemy, że Uriah Smith również reprezentował poglądy semiariańskie. Ale co się stało z tymi ludźmi w trakcie ich życia? Wiecie, to nie jest tak, że my pewne ważne kwestie, poglądy w ważnych sprawach potrafimy zmienić w ciągu jednego dnia. Ale kiedy patrzymy, co działo się z tymi ludźmi, widzimy, że ich pogląd na temat tego, kim jest Bóg, kim jest Jezus Chrystus, kim jest Duch Święty, również zmieniał się z biegiem lat. Kiedy zatem odwołujemy się do ich postawy, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto to jest i w jakim okresie swojego życia wyraził takie, a nie inne stanowisko. Chciałbym, zanim przejdziemy do tekstów Słowa Bożego, przeczytać dwie wypowiedzi Ellen White. Znamienne jest to, że te wypowiedzi zostały poczynione jedna jeszcze w XIX wieku, druga już w XX wieku. W XIX wieku, w 1895 roku, a więc 20 lat przed swoją śmiercią, siostra White, która była jednym z liderów naszego kościoła, ruchu Adwentystów Dnia Siódmego, napisała tak. I jest to zdanie, które możecie znaleźć w naszym polskim wydaniu książki Ewangelizacja na stronie 389. Ellen White radzi. Nie od razu podkreślamy najbardziej kwestionowane cechy naszej wiary. Zanim Pan nie da ludowi szansy poznania, że jesteśmy ludźmi i teraz uważajmy. Wierzącymi w Chrystusa, wszyscy chrześcijanie wierzą w Chrystusa,
Ale Ellen White, kiedy daje nam radę, abyśmy, kiedy pracujemy ewangelizacyjnie, nie wychodzili do ludzi od razu z rzeczami, które nas różnią od tych ludzi, ale zbudowali bazę porozumienia, żeby oni zrozumieli, że my też jesteśmy chrześcijanami. Mówi, mówmy rzeczy, które przekonają nas o tym, ich o tym, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Ale Ellen White nie zatrzymuje się w tym miejscu. Ellen White definiuje, co to znaczy w jej zrozumieniu wierzyć w Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy. W Jego boskość, w Jego praistnienie. W tych dwóch stwierdzeniach, kiedy Ellen White mówi, dajcie ludziom poznać się z tej strony, że jesteście chrześcijanami, że wierzycie w Chrystusa, Ellen White zdecydowanie odcina się od teologii ariańskiej. Ariusz powiedział, był czas, kiedy Jezusa nie było. Ellen White mówi, nie, my wierzymy w Jego boskość i wierzymy w Jego praistnienie, w Jego wiekuiste istnienie. 1895 rok, 20 lat przed swoją śmiercią. Myślę, że ta wypowiedź nie daje wątpliwości co do tego, jaki pogląd na temat bóstwo, w tym wypadku bóstwo Jezusa Chrystusa, miała Ellen White. Inna wypowiedź z 905 roku, a więc 10 lat przed swoją śmiercią. Ellen White napisała tak. Są trzy żywe osoby Trójcy Niebiańskiej. To zagadnienie historyczności poglądów trynitariańskich, antytrynitariańskich w ruchu adwentowym, chciałbym, abyście mieli możliwość przestudiowania w inny sposób. W ostatnich latach została wydana książka właśnie na temat zrozumienia Boga, zrozumienia Trójcy. Moim celem w czasie naszych spotkań, naszych studiów nie będzie jak gdyby powielanie treści z tej książki. Ale chciałbym, abyście mieli możliwość przestudiowania tego materiału, dlatego dzisiaj, kiedy będziecie wychodzili z tego miejsca, będziecie mogli otrzymać pierwszą porcję tego materiału i na każdym kolejnym spotkaniu będę chciał wam dać kolejną. Ja jak gdyby chciałbym dotknąć w tym studium rzeczy, których ta książka nie porusza. A przynajmniej nie one będą głównym tematem mojego studium, aby nie powielać tych dwóch rzeczy, ale gorąco zachęcam was do przestudiowania tego bardzo solidnego studium. To studium zostało przygotowane przez trzech profesorów z Andrews University, profesora Jerego Moona, Johna Reeva i profesora Widena. Jest to bardzo solidne, kompleksowe studium, które dotyczy nie tylko teologicznych kwestii, ale również historycznych, chociażby tych, jak kwestia zrozumienia bóstwa wyglądała w ruchu adwentowym. Ale pamiętajmy, Ellen White powiedziała, wierzymy w boskość Jezusa Chrystusa, wierzymy w Jego wieczne istnienie, praistnienie. Nabożeństwo i oddawanie chwały. Chciałbym, abyśmy dzisiaj po tym spotkaniu zostali z jasno brzmiącymi w naszym umyśle wstępnymi myślami, które chcę z wami rozważyć, zanim zaczniemy studiować to najtrudniejsze zagadnienie Pisma Świętego. Dlaczego mówię najtrudniejsze zagadnienie Pisma Świętego? Dlatego, że my jesteśmy istotami ograniczonymi. Jesteśmy ograniczeni czasem, jesteśmy ograniczeni przestrzenią, jesteśmy ograniczeni naszymi możliwościami umysłowymi. Natomiast zaczynamy dzisiaj studiować na temat istoty, która ze swojej natury jest nieograniczona. Przenikająca przestrzeń. Przenikająca czas. Nieograniczona w swoich władzach umysłowych. I jeżeli w tym momencie naszego studium zagubimy pewien najważniejszy element, to obawiam się, że pójdziemy w złym kierunku. Ponieważ jeżeli w tym momencie podchodzimy do tego studium z takim założeniem, no super, to ja w końcu się dowiem, jak to jest i w końcu będę wszystko wiedział. Błąd. Siostry i bracia,
nigdy nie będziemy wiedzieli wszystkiego na temat tego, kim jest Bóg. Nigdy. Dlatego, że On jest Bogiem, a my jesteśmy Jego stworzeniami. Jeżeli w ogóle myślimy, jeżeli nam się wydaje, że my jesteśmy w stanie poznać i zrozumieć Boga, świadczy to o naszej arogancji i o tym, że tak naprawdę my nie wiemy, kim Bóg jest. Albo mamy za duże wyobrażenie o sobie, albo mamy za małe wyobrażenie o Bogu. Jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy w stanie wszystko zrozumieć na temat Boga, albo myślimy za dużo o sobie, albo za mało myślimy na temat tego, kim jest Pan Bóg. A więc wybaczcie, że was rozczaruję już na samym początku. Ani moją intencją nie jest to, abyście wszystko wiedzieli na ten temat, bo być może częścią tego, co chcę zrobić na tym miejscu, jest to, abyśmy uświadomili sobie, jak mało wiemy na temat Boga. Jak dalecy jesteśmy od tego, aby w ogóle móc Go zrozumieć. I w tym momencie chciałbym podzielić się z wami paroma tekstami Pisma Świętego. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 8, wiersz 27. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 8, wiersz 27. Jest to sprawozdanie o budowie świątyni. Salomon buduje świątynię, wybudował wspaniały obiekt, zaangażował najlepszych architektów, najlepszych artystów. Świątynia jest gotowa, nadchodzi moment jej poświęcenia. I Salomon ma przywilej wzniesienia modlitwy na poświęcenie przybytku Bożego. W tym tygodniu studiowaliśmy o Bożej intencji wzniesienia przybytku na świątyni, na pustyni. Bożą intencją, aby świątynia powstała w narodzie izraelskim, był jaki zamiar Boży? Co Pan Bóg chciał zrealizować przez wybudowanie świątyni? I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Pan Bóg chciał widzialny, fizyczny, możemy to powiedzieć, sposób zamieszkać pośród swojego ludu. Ale kiedy Salomon modli się przy poświęceniu świątyni, wiersz 27 w 8 rozdziale pierwszej królewskiej, mówi tak. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Świątynia, którą wybudował Salomon, była o niebo wspanialsza niż ta, która wybudowana była na pustyni. I Salomon, stojący przy tym wspaniałym budynku, z pokorą mówi, ale czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Pan Bóg powiedział, tak, chcę, żeby wystawili mi świątynię, ja będę mieszkał w tym domu, nad ubłagalnią będę spotykał się z Tobą, będę rozmawiał tak jak człowiek z człowiekiem. Ale Salomon wie, że Pan Bóg nie jest zamknięty do świątyni. Pan Bóg w swojej naturze, w swojej istocie nie jest ograniczony świątynią. Mówi, Boże, niebiosa niebios nie są w stanie Ciebie ogarnąć. A co dopiero ten mały przybytek, który stoi tutaj na ziemi, który jest pyłkiem w całym kosmosie, który stworzyłeś. Nie zatraćmy perspektywy, kiedy poznajemy Boga. Nie zatraćmy perspektywy Jego wielkości, kiedy chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, kim On jest. Drugi tekst. Księga Izajasza, 46 rozdział i wiersz 5. Izajasz, 46 rozdział, wiersz 5. Czasami ludzie, chcąc zrozumieć tą trójosobową, jedną naturę Boga, porównują Go do różnych rzeczy. I czasami pewne porównania mogą nam w pewnym stopniu pomóc. Ale pamiętajcie, nie ma doskonałego porównania, które moglibyśmy wziąć i powiedzieć, tak, Pan Bóg jest tak, jak. I tu stosowny przykład, ponieważ nie ma takiego przykładu. My możemy zbliżać się w naszym zrozumieniu do tego, kim jest Bóg, ale nie ma przykładu.
W naszym widzialnym, fizycznym świecie nie ma takiego przykładu, który my moglibyśmy wziąć i powiedzieć, tak, Pan Bóg, Jego trzyosobowa jedność to jest tak jak, niektórzy mówią, jak woda, która występuje w trzech stanach skupienia. Parowy, ciekły i stały. Niestety, ta analogia jest niedoskonała. I dlatego prorok Izajasz w 46 rozdziale wierszu 5 cytuje słowa Pana Boga, który mówi, z kim mnie porównacie? I z kim mnie zestawicie? Albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi? I Pan Bóg mówi nie tylko o swojej potędze, majestacie i wielkości, ale o swojej naturze. Z kim porównamy Pana Boga? Co my wiemy na temat Jego istoty, żeby powiedzieć, Pan Bóg to jest jak to czy tamto? Pan Bóg mówi, spróbujcie. Spróbujcie. Ale nie ma takiego porównania. W księdze Hioba w 38 rozdziale, chciałbym zwrócić uwagę tylko na pierwsze wiersze, ale zachęcam, przeczytajmy cały ten 38 rozdział w domu być może. Wiemy, Hiob jest w swoim cierpieniu, jego przyjaciele starają się go pocieszyć, snują przypuszczenia na temat tego, dlaczego tak bardzo cierpi. Hiob się broni, broni swojej prawowierności. I w tej całej dyskusji, która rozciąga się przez te wszystkie rozdziały, Pan Bóg milczy. Ale w 38 rozdziale Pan Bóg się odzywa i mówi tak. Potem odpowiedział Hiobowi Pan spośród zawieruchy i rzekł, któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz się jako mąż, swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Nie będę czytał dalej, ale przeczytajmy. Pan Bóg pyta o rzeczy, które możemy zobaczyć, dotknąć, zmierzyć. I my nie mamy odpowiedzi. Czy możemy się spodziewać, że będziemy mieli wszystkie odpowiedzi na pytania, które dotyczą tego, który jest Stworzycielem? Ja nawet nie zakładam takiego celu, ale myślę, że to studium pomoże nam zrozumieć jedną rzecz. Mam nadzieję, że w kontekście właśnie lekcji, którą mamy w tym kwartale o nabożeństwie, o oddawaniu chwały Bogu, lepiej zrozumiemy, kim jest ten, komu oddajemy chwałę, przychodząc na to miejsce. I być może nie poprzez formalne zmiany, które wprowadzimy do takiej czy innej formy naszego nabożeństwa, ale przez zmianę naszego serca i zmianę zrozumienia tego, kim jest Pan Bóg, coś się zmieni w naszej obecności na tym miejscu. Coś się zmieni w naszym sposobie oddawania chwały. Chciałbym zostawić wam zadanie domowe na ten tydzień. Za tydzień na tym miejscu chciałbym mieć studium na temat Jezusa Chrystusa, ograniczając się głównie do jednej tylko księgi Pisma Świętego. Do Ewangelii Mateusza. Dlaczego? Możemy zrobić to samo z każdą księgą, z każdą Ewangelią, ale pamiętając o tym, że Ewangelie były napisane w kilkadziesiąt lat po odejściu Jezusa Chrystusa, kiedy naoczni świadkowie wydarzeń, kazań Jezusa Chrystusa, cudów, chcieli zostawić dla tych, którzy nie mieli tego przywileju widzieć Go osobiście, możliwie dobre świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jakim przedstawiają nam Jezusa Chrystusa? Chciałbym, abyście przeczytali w tym tygodniu, przed kolejną sobotą, Ewangelię Mateusza, szukając odpowiedzi na jedno podstawowe pytanie. Jak Mateusz przedstawia Jezusa Chrystusa w swojej Ewangelii? Chciałbym, żebyśmy zostawili inne kwestie na razie. Żebyśmy zostawili osobę Ducha Świętego, Jego osobowość, Jego bóstwo. Weźmy naocznego świadka misji Jezusa Chrystusa. Jaki wizerunek Jezusa Chrystusa
pozostawia nam w swojej Ewangelii. Do jakiego wniosku Mateusz prowadzi swojego czytelnika? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali tylko trzy, i to są ostatnie teksty, trzy teksty z Ewangelii Mateusza. Znamy tą historię, że na początku, kiedy Jezus Chrystus rozpoczyna swoją publiczną działalność, idzie nad Jordan, jest ochrzczony przez Jana i następnie idzie na pustynię, pości i jest kuszony przez szatana. Czy pamiętacie, z jakim pierwszym pytaniem przychodzi szatan do Jezusa Chrystusa? Jaką kwestię rzuca mu do przemyślenia na sam początek, na dzień dobry? Proszę? Z pustynia. Jezus Chrystus jest głodny. I szatan przychodzi i mówi, wiesz, no, jeżeli jesteś Synem Bożym, ta sytuacja w ogóle nie powinna nastręczać dla ciebie żadnego problemu. Dlaczego szatan zadaje takie pytanie Jezusowi Chrystusowi? Ostatecznie możemy powiedzieć, Pismo Święte mówi, że no, każdy z nas jest Synem Bożym. Kiedy czytamy genealogię Jezusa Chrystusa w Ewangelii Łukasza, Łukasz dochodzi do Adama i mówi, a Adam był Boży. Prawda? Wszyscy inni w genealogii Pana Jezusa mają swoich ojców, ale kiedy Łukasz dochodzi do Adama, mówi, a Adam był Boży. Co to znaczy? Był Synem Bożym, jego ojcem ziemskim był Pan Bóg. Nie miał innych rodziców. Ktoś może powiedzieć, w tym sensie każdy z nas jest Synem Bożym. Czy takie boskie synostwo przyszedł zakwestionować szatan? Czy kiedy szatan przychodzi do Jezusa Chrystusa na pustyniu, na początku jego misji i mówi, ha, jeżeli jesteś Synem Bożym, to chce zakwestionować, że jest człowiekiem w 100%? Mijają lata służby Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest na północy Galilei, w Cezarei Filipowej. I pyta swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I uczniowie mówią, za tego, za jednego z proroków, który powstał, cała lista. I Pan Jezus mówi, a wy za kogo mnie uważacie? To jest pytanie dzisiaj do nas. Za kogo my uważamy Jezusa Chrystusa? Są różne poglądy, jest cała gama poglądów na temat tego, kim jest Jezus Chrystus. My chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie z tej księgi, za kogo my uważamy Jezusa Chrystusa? Czy to było istotne pytanie? Well, skoro szatan zadał je na początku, myślę, że tak. A o tym, że było ważne, przekonuje nas ostatni tekst, który chciałbym dzisiaj przeczytać. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Jest to scena sądu nad Jezusem Chrystusem. My wiemy, że Jezusa Chrystusa pojmano, przekupując jednego z jego apostołów, żeby nie wywołać rozruchów w czasie świąt. A więc Jezus jest pojmany w nocy na Górze Oliwnej. Podstawiono nawet świadków. Cały problem polegał na tym, że ci świadkowie nie byli zgodni w swoich oświadczeniach. I Rada Najwyższa widziała, że no jest problem z tymi świadkami. I w związku z tym arcykapłan staje przed Jezusem Chrystusem, i o tym mówi 63 wiersz w 26 rozdziale, i mówi tak. Kiedy tamci świadczą przeciwko Jezusowi niespójne zeznania, Jezus Chrystus nawet nie podejmuje dyskusji, nawet nie odpowiada, nawet nie broni się, milczy. Wiersz 63. Wtedy arcykapłan rzekł do niego, zaklinam cię na Boga żywego. W jakim celu? W jakim celu? Abyś powiedział co? Czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga? Na początku misji Jezusa Chrystusa, 3,5 roku wcześniej, szatan przychodzi z tym samym pytaniem. Jeżeli jesteś Synem Bożym,
popatrz, ile tutaj kamieni. Kiedy Jezus Chrystus kończy swoją misję, w decydującym momencie, który miał zadecydować o Jego życiu albo śmierci, kapłan mówi, zaklinam Cię. Zaklinam Cię. Odpowiedz nam w końcu, za kogo się uważasz. Czy jesteś Chrystus, Syn Boga? Za kogo ludzie uważają Jezusa Chrystusa? Kim jest Jezus Chrystus dla mnie? Kim jest Jezus Chrystus dla mnie? Czy to zagadnienie jest związane z nabożeństwem? W 13 rozdziale Księgi Objawienia Pan Bóg poprzez Jana kreśli wizję ostatnich wydarzeń na naszej ziemi. Ni mniej, ni więcej. Ni mniej, ni więcej. Ostatnia rozgrywka, ostatnia wojna, w której czy chcesz, czy nie chcesz, ja i ty weźmiemy udział. Będzie dotyczyła tego, komu oddasz chwałę. Dotyczy nabożeństwa. Dotyczy oddawania chwały. 13 rozdział przedstawia potęgę, która wszelkimi sposobami woli czy niewoli będzie dążyła w tym kierunku, żeby ludzie oddali pewnej potędze cześć, aby oddali chwałę, aby oddali pokłon. I w kontekście wydarzeń, które się rozgrywać będą i już rozgrywają na ziemi, w 14 rozdziale Pan Bóg kieruje swoje poselstwo. Tych trzech aniołów, których pierwszy mówi, bójcie się Boga i co zróbcie? I oddajcie Mu chwałę. Czy chcesz, czy nie chcesz, jesteś częścią tego scenariusza. Dzisiaj, teraz, kiedy wyjdziesz z tego miejsca, w tygodniu, w decyzjach, które będziesz podejmował, jesteś częścią tego scenariusza. Kto jest istotą, która otrzymuje chwałę w Twoim życiu? Komu oddasz chwałę przez decyzje, które będziesz w tym tygodniu podejmował? I w dalszym ciągu pozostaje to pytanie, kim jest ten Jezus Chrystus? Syn Boży? Co to znaczy Syn Boży? Jest wiele pytań, na które możemy udzielić dzisiaj różnej odpowiedzi. Pomyślmy o nich. Pomyślmy o nich, czytając Ewangelię Mateusza w tym tygodniu, szukając odpowiedzi, jak przedstawia Jezusa Chrystusa Mateusz. Jak prowadzi swojego czytelnika od początku, od Jego narodzenia do Jego ukrzyżowania i odejścia z tej ziemi. Z jakim wizerunkiem Jezusa Chrystusa przyjdziemy na to miejsce za tydzień. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa, szczególnej mądrości Ducha Świętego, kiedy będziemy czytali te wierze święte słowa w tym tygodniu, po to, aby poznać Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjdziemy na to miejsce za tydzień, będziemy w dalszym ciągu kontynuować naszą podróż w obszar, który być może nie tak do końca jest dla nas znany. Niech Pan Bóg nas błogosławi. Amen.